dla jasnej zmierzch, dla ciemnej. Nastał świt dla jasnej zmierzch, dla ciemnej. Nie ma co tłumaczyć czy wyjaśniać pospólstwo. Oni jak zawsze daleko są od wszystkiego, co jasne na oblicze. Do czystego wtedy się zbliżają, żeby je ściągnąć w swoją krainę ciemności, które się doskonale czują, gdyż stamtąd pochodzą. Ziemia nie jest ich naturalnym poziomem. To najeźdźcy, którzy tu nie są chciani. Dlatego moja ingerencja w nich uderzy, zrani i poczekam, aż w swoich przeżyciach ciemno się wytrwali. Choć większa część obecnej populacji odejdzie w zapomnienie. Będziecie szukać ratunku i tam go znajdziecie. Lecz tylko wtedy, gdy będziecie współbrzmieć w duchu z moim prawem. I to w czynie przyjaciele. Gdy wrócicie do starego, jednostronnego myślenia, to straż duchowa was wygląda i pójdziecie w zapłacenie. Inaczej znów byście w stare weszli. I tak jak dziś, bylibyście nie normalni, nie duchowi. Już nie ludzie. Nastał świt dla jasnej zmierzch dla ciemnej. Nastał świt dla jasnej zmierzch dla ciemnej. Ziemia weszła w mocny strumień mojego światła, który wszystko żywia. Raz was uderzy, ten poprawny i was już nie będzie. Nie słuchacie mojego słowa, to czego można jeszcze was nauczyć, gdy słuchaczy nie ma? Wiecie już, że jesteście ciemni. To czas to wszystko zakończyć. Gdyż ty, to wśród was mają jeszcze duchową wartość, ściągnęlibyście w dół. I oni też odwróciliby swoją tożsamość. Czekajcie dalej w tym swoim wewnętrznym otępieniu, a mocniej będzie was bolało. Piramida nadała wszystkiemu ruch, aby moja prawda dla was szybciej się przejawiała. Zanim zobaczycie napisy końcowe, będziecie umierać z głodu, z pragnienia, z niskich temperatur, płomienia i katastrofa, przez żywioł natury wam dostarczone w żywnościach. Nie mieliście czasu na duchowy swój rozwój, to płacz, ból i zniszczenie wszystkiego, co ma dla was jakąkolwiek ziemską wartość.